Studia podyplomowe informatyka z elementami informatyki śledczej to była nasza pierwsza edycja. W tej edycji mieliśmy możliwość mieć uczestników z całej Polski praktycznie, od Szczecina, Przemyśla, po Opole włącznie. Nie są to studia zamknięte, na które nie mają wstępu informatycy z małych, średnich przedsiębiorstw czy pasjonaci. Jak najbardziej zapraszamy wszystkich. Staramy się, tak jak w pierwszej edycji, żeby wykładowcy pochodzili z terenu również całego kraju, żeby to były osoby, które naprawdę mają coś do zaoferowania, coś do powiedzenia, zarówno w kwestii bezpieczeństwa, jak i zabezpieczania lub omijania zabezpieczeń. Na studia może się zapisać praktycznie każdy. Wymagane umiejętności to w zasadzie jest tylko obsługa komputera. Także jeżeli ktoś zastanawia się, jak zabezpieczyć internet w domku, także taką wiedzę zdobędzie tutaj. Jeżeli ktoś chce zabezpieczyć 1000 komputerów w firmie, to jest ta sama wiedza. Także każdy, kto potrafi obsługiwać komputer, znajdzie coś dla siebie. A jeżeli by się okazało, że ktoś ma bardzo zaawansowane wymagania, to są właściwi prowadzący. Można zawsze wykorzystać czas konsultacji, który oferujemy, i zapytać. Planujemy kolejną edycję, kolejny nabór. Będzie to na pewno nabór otwarty. Także zapraszam do śledzenia naszej strony internetowej, wydziałowej, uczelnianej. Będzie można się zapisać. Mamy już deklaracje od kluczowych prowadzących, że są zainteresowani. Także kadrę będziemy mieć znowu z najwyższej półki. Politechnika Opolska.